Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Tak, jak możecie zobaczyć sobie po tytule, jesteśmy w kolejnym odcinku 5 bugów z Minecraft. Już 10 odcineczek, słuchajcie. Pod poprzednim odcinkiem dobiliście 16 tysięcy łapek w górę, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chcielibyście zobaczyć równo za tydzień kolejny odcinek, 11, to fajnie by było, jakby pod tym materiałem znalazło się 3000 łapek. Tak, macie teraz na to czas, słuchajcie, tak. Teraz możesz zostawić łapkę w górę. Jeżeli to zrobisz, to naprawdę przyczynisz się do czegoś wielkiego, bo za tydzień powstanie kolejny materiał z tej serii. Tak. Okej, słuchajcie, ale pierwszym bugiem, jaki wam przedstawię, jest bug, słuchajcie, z blokami, które nie mają grawitacji w Minecraft. Tak, przygotowałem w dzisiejszym odcinku w ogóle takie konstrukcje. Możecie napisać, co o tym sądzicie, czy chcielibyście, żebym te konstrukcje budował przy was, czy właśnie takie przygotowanie mają być poza odcinkiem, jak teraz na przykład. Możecie napisać, słuchajcie, i pierwszym bugiem jest to, słuchajcie, że właśnie te wszystkie bloki, które nie mają grawitacji w Minecraft, czyli po prostu spadają w ten sposób, jeżeli je gdzieś ustawimy, to słuchajcie, patrzcie, jeżeli nasz minecart, byłaby taka sytuacja oczywiście, że nasz minecart ląduje właśnie w takiej sieci pająkowej, to słuchajcie, bloki, które nie mają grawitacji, będą się bardzo dziwnie zachowywać, tak, jeżeli oczywiście, o, tak to musi wyglądać mniej więcej i patrzcie teraz to, ja wam to pokażę, bo ciężko to wytłumaczyć, ale patrzcie, jak się zachowują bloki bez grawitacji, patrzcie, mamy pierwszy blok, który się tam powoli schodzi, ale jak użyjemy już drugiego bloku, patrzcie, czy wy to widzicie? To się buguje i to bardzo fajnie się buguje i to nie będzie spadać w ogóle, to tak zostanie, słuchajcie, i możemy tak w kółko, jeszcze w dzisiejszym odcinku będzie odnośnie właśnie tych bloków bez grawitacji, ale przejdziemy sobie do drugiego buga, a w drugim bugu przedstawię wam to, że nie wiem, czy wiecie, ale przy cienkich szybach w Minecrafcie, takich o właśnie, między tymi szparami nie da się przeteleportować Ender perełką, tak, jeżeli byłyby to kraty, to da się, ja wam to pokażę, czekajcie, ja już tu biorę kraty, pyk, tutaj sobie to rozwalimy, musimy, o, pyk, i patrzcie, między kratami się da przeteleportować, jeżeli to dobrze trafimy oczywiście, czekajcie, o, jak widzicie, przez kraty się da przejść, wystarczy tylko, kurczę, przeteleportować się dobrze i skoczyć i naprawdę to będzie działać, a przy szkle się nie da. Okej, ale przejdziemy sobie do trzeciego buga, a w trzecim bugu jest naprawdę mega. Trzeci bug mi się naprawdę podoba, bo jest to elytra, tak, jest to elytra. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale dzięki elytrze możemy się czołgać. Jeżeli macie taką konstrukcję, jak ja tutaj zbudowałem, to możemy się czołgać. Ja wyłączę sobie game moda, ponieważ na game modzie to nam może nie wyjść. Ogólnie te wszystkie bugi działają i na game modzie, i bez game moda, ale słuchajcie, patrzcie. Mamy taką konstrukcję, klikacie dwa razy spację i strzałkę do przodu i patrzcie, co tu się dzieje. Możemy chodzić bez modów, bez komentarzy, słuchajcie, po jednym bloku, a najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jak damy sobie F5, to patrzcie, nasza postać normalnie jakby chodziła, nawet nie ma rozłożonych skrzydeł, a z pierwszej osoby to wygląda, jak byśmy się czołgali. Naprawdę mega bug, mi się mega podoba. Możecie napisać, jak wam się podoba, czy będziecie go używać w innych jakichś, nie wiem, mapkach czy escape'ach, bo to naprawdę można fajnie wykorzystać. Ja sobie wpiszę game mode teraz. Okej, i przejdziemy sobie teraz do kolejnego buga, czwartego buga, w którym chodzi o to, że słuchajcie, jeżeli mamy taką konstrukcję jak tutaj i ogólnie, jeżeli chcielibyście się kiedyś przedostać przez pół płytkę, nie rozwalając jej, to możecie wykorzystać do tego właśnie, słuchajcie, łódkę, tak, łódkę w Minecrafcie, ponieważ gdy jesteśmy na łódce, patrzcie, tak to wygląda, jesteśmy w łódce i łódka jest zaraz przed blokiem, słuchajcie, pół blokiem, na przykład kwarcu, jak w naszym przypadku, i jeżeli damy sobie teraz shift, to jesteśmy na górze właśnie, czyli na przykład moglibyśmy sobie przejść przez dach właśnie taką łódką, jeżeli dach by był zrobiony z pół płytek, patrzcie, bardzo fajny bug, bardzo przydatny, ale przejdziemy sobie do ostatniego buga, a tak jak wam mówiłem wcześniej, będziemy dzisiaj jeszcze mówić o blokach, które nie mają, słuchajcie, grawitacji w Minecraft, czyli o kowadle, jajuszku, gravlu i piasku, słuchajcie, bardzo dziwnie to też się zachowuje przy płotkach z cobblestone'a, patrzcie to, patrzcie, przyuważcie teraz, co się będzie działo na waszym ekranie, widzicie? Jeżeli sobie postawimy tak, to możemy je zniszczyć, tego już nie zniszczymy, to będzie tak w nieskończoność, tego się nie da, chyba że rozwalimy sobie to, to wtedy dopiero blok spadnie, ale jeżeli tego nie zniszczymy, to tak zostanie, tak jest z gravlem, z jajuszkiem i z kowadłem, słuchajcie, i tego się nie da, to jest już niezniszczalny blok.
chyba że sobie to zniszczymy, to to wszystko pospada i możemy to rozwalić. Więc ja byłem iSuperMWK, to był kolejny filmik z 5 bugów z Minecraft. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek spodobał. Jeżeli tak, mam nadzieję, że już zostawiłeś łapkę, bo dałem ci już na to wcześniej czas. Ale jeżeli nie zostawiłeś, to możesz to teraz właśnie naprawić i napisz w komentarzu, jak ci się podoba właśnie taki format nagrywania tego odcinka, ponieważ stwierdziłem, że nie ma sensu budować tego wszystkiego na odcinku, tylko właśnie poza odcinkiem takie konstrukcje, więc możesz napisać po prostu, jak dzisiejszy film ci się spodobał i możesz w ankiecie zaznaczyć tak albo nie odnośnie danego pytania. Zapraszam was na poprzedni filmik, na wczorajszy filmik na Troll Bros, ponieważ bardzo wam się spodobał. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków, to po prostu wbijajcie na niego i lajkujcie, bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy jest 3500 łapek, czy nie, ale jeżeli jest, to i tak ją zostaw, jeżeli nie zostawiłeś. Więc ja byłem MWK, zapraszam was na grupę, na fanpage'a, na wszystkie moje social media. Ja byłem MWK, jak mówię to po raz trzeci, zawsze takie, zawsze, kurde, no. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, yo!